Ale zacząłeś mówić o klimacie. Tak. Rzeczywiście, mistrz gry jest, przedstawia swoją osobą, nie tylko werbalnie, ale i niewerbalnie, jest aktorem i rysuje, on sam w sobie jest jakby sceną, to czym widzą gracze. On poprzez siebie oddaje rzeczywistość tego świata gry. Także to, o czym mówiłeś, jest bardzo ważne. I wchodzimy powoli w klimat podziemi, w oddanie tego, tej ciemności, tej niepewności, tego lęku, co jest tam dalej, no bo to włączają się nam wszystkim takie atawistyczne, pierwotne instynkty. Tak jak przed tysiącami czy milionami lat, kiedy wchodziliśmy do jaskini, która najprawdopodobniej była zajmowana przez kogoś i zwykle jej gospodarz nie był przyjaźnie do intruzów nastawiony. Więc musimy wywołać, a właściwie powinniśmy, no chyba, że nasi bohaterowie już niczego się nie boją, bo osiągnęli ten level doświadczenia, że nic im nie jest straszne i zaczną dawać wam do zrozumienia, że jeżeli tam nie ma naprawdę dużego smoka, to tracimy czas wszyscy. Ale podziemia, sesja z podziemiami to sesja ocierająca się o sesję grozy. No, może to nie typowy horror, ale powinniśmy ten lęk przed nieznanym w graczach spróbować wywołać, operując różnymi właśnie mechanizmami. Na przykład wspomnianym szeptem. Mówimy ciszej w tej ciemności, możemy się odpowiednio podświetlić. Gracze będą z nami współpracować, jeżeli zależy im także na klimacie, też zaczną szeptać, odgrywając swoje postaci. Mając tylko do dyspozycji wzrok, słuch, robi się interesująco. Szczególnie jak zaczniecie mówić urywanymi, krótkimi zdaniami, nie do końca jak gdyby przekonani, będąc przekonani o tym, co mówicie. To znaczy, możecie co jakiś czas poddawać wątpliwość wypowiadane przez was informacje. To, czy rzeczywiście w tej ciemności, w tym pomieszczeniu, w tej komnacie był fragment stołu, fragment jakiegoś mebla, czy to coś się poruszyło, czy nie, możecie sami operować jakby trybem przypuszczającym w niektórych momentach sesji. No i ten też kwestia narracji. Powolne słowa, urywane. Może podaj jakiś przykład. Bardzo często ty to stosujesz, kiedy opowiadasz o tym, że wchodzimy do pomieszczenia i po lewej stronie jest stół. Ale czy to na pewno jest stół? Co prawda ma cztery nogi, ale on się chyba chwieje. I to futro. Futro? Nie, to tylko liszaj. Brud pokrywający blat. Ale nie tylko... to mogą być takie drobnostki jak szczur. Ale czy to na pewno był szczur? Nie jesteś pewien. Być może ciemność i gra z tobą i różne płata ci figle. Ale mogą to być też również i dość poważne i dość duże modyfikacje. Wchodzicie do pomieszczenia, z niego są trzy wyjścia. Na wprost macie wielkie drzwi, z lewej półka pełna książek, po prawej coś innego. Gracze zaczynają się rozglądać, rzuty na spostrzegawczość, na przeszukiwanie. I w momencie, kiedy gracz mówi, że on idzie do tych drzwi na wprost, mówisz mu: tam nie ma drzwi. A przecież mówiłeś. Nie, nie. Wam się wydawało, że widzieliście drzwi. Tam tymczasem jest gobelin. Takie coś powoduje... Co powoduje? Buduje niepewność. Tak. Buduje niepewność, a niepewność to taki, to ścieżka do strachu, do wątpliwości. Pamiętajcie, że mistrz gry w jakiś sposób jest też odbiciem podświadomości postaci. Gracze odpowiadają za świadomą część bohatera, to oni podejmują za niego decyzje, oni go animują, ale fajnie jest, kiedy mistrz gry czasami wyręczy graczy w ich podświadomości. Spróbuje coś przekazać na tym innym poziomie. Omijają czasami bohaterów bezpośrednio, próbując się dostać do głowy graczy albo w jakiś jeszcze inny sposób. Wiecie, jaki jest efekt tego? W momencie, kiedy mistrz gry mówi: twój przeciwnik jest martwy. Gracz powie: na pewno? A czy na pewno jest martwy? Z co obcinam mu głowę albo przebijam go mieczem, żeby mieć po prostu pewność. Tak. Tak też można. Rzeczywiście. No dobrze, czyli
Mówimy wciąż o mistrzu gry, o jego warsztacie podczas prowadzenia podziemi. Mam coś jeszcze do mistrza gry. Otóż kiedy gracze wchodzą do nowego pomieszczenia albo po raz pierwszy opisujesz im podziemia, to w pierwszej kolejności opisz im, co słyszą. Ponieważ jest to zmysł, który niesamowicie się wyostrza w podziemiach. I spraw, żeby ten słuch ich wychwytywał na dziesiątki metrów do przodu, że coś kapie. Oni się zaczną rozglądać w najbliższej odległości, że coś kapie. Pamiętajcie, że coś drapie. O echu. W podziemiach dźwięki roznoszą się trochę inaczej. Oczywiście wszystko zależy od konstrukcji, od materiału, z jakiego jest to zbudowane, od pomieszczeń, od komór, architektury jakby podziemi. Ale echo jest rzeczą, która potrafi płatać figle. W magicznych komnatach jakieś dźwięki mogą utrzymywać się przez tysiąclecia, miliony lat. Ale to, co mówisz, jest bardzo ważne. Zastanówcie się nad, w tej danej lokacji nad pewną hierarchią zmysłów. Na pewno najpierw słuch, później dotyk z węchem, idąc ramię w ramię. To, co gracze czują pod stopami, co mogą wyczuć, to, co widzą w zasięgu swojej pochodni, latarni, nie wiem, rozświetlonej animy, albo nawet przy swoich rozbudowanych zmysłach, infrawizji, czy jak się to fachowo nazywa. Oni widzą tylko w jakimś określonym, raczej krótkim niż długim, określonym odcinku. Dopiero później jest ten wzrok. Tak, wzrok jest bardzo upośledzony w podziemiach. Kiedy coś opisujesz, jak wygląda, to właściwie mów w kolorach szarości, że wszystko jest szare, albo czarne, albo brunatne, albo brązowe, albo ciemne, ciemnozielonkawe. W ten sposób dasz graczom do zrozumienia, że tam mało co widać i zmysł, na którym na co dzień polegają ich postacie, spostrzegawczość czy bysty wzrok, w tym momencie odgrywają mniejszą rolę. Tak. Coś jeszcze o samych graczach? Rysowanie mapek. To jest taka stara, zapomniana metoda. Kiedyś, kiedy te podziemia dominowały sesje RPG, wielu graczy, według jakiejś typologii, to chyba byliby strategzy, tak, mimo wszystko, rysowało mapki. To jest fajna rzecz. Jeżeli ktoś to lubi z graczy robić, to jest zajęcie, któremu można mu jak gdyby przekazać. On się w tym realizuje. Musicie być konsekwentni. Jeżeli macie takiego gracza, jeżeli jesteście przekonani, że ktoś może wpaść na pomysł rysowania mapki, no to tym bardziej ten plan musi być przez was wcześniej przygotowany. Informacje przekazywane dalej muszą być precyzyjne. Oni muszą móc po wskazówkach cofnąć się. Kilka przecznic, kilka rozgałęzień wcześniej. Wybrać jakąś inną ścieżkę, podjąć inną decyzję. Musicie im na to pozwolić. Nie zgrzy. Więc mamy uczucie klaustrofobii, mamy ciasnotę, mamy tą ciszę, dziwne dźwięki, echo, zamazane kształty, wszystko w jednym kolorze, bo pokryte pyłem, pajęczynami, albo po prostu zakryte całunem ciemności. Może być tak, że zdecydujecie się dosyć monotonnie oddać jakiś fragment przygody, żeby później nagle przyspieszyć akcję. Jak długo? Trzeba znać swoich graczy, trzeba wiedzieć, jak to, co napisaliście, jak to, co przygotowaliście, jak bardzo to jest grywalne, jak to może zainteresować, jak to może wciągnąć. Często jedna scena, jedna akcja może przerodzić się w dwugodzinną rozgrywkę, opisywanie. No trzeba mieć to wyczucie, no, nie ma na to reguł, ale trzeba mieć wyczucie, nie można z niczym, także z podziemiami przesadzić. Z tą monotonią, z tym brakiem światła, bo kiedy w końcu je zapalicie, zastanawiając się, dlaczego przez dłuższy czas nikt się nie odzywa, zobaczycie, że wszyscy gracze śpią. To znaczy, że coś... Zrobiliście coś nie tak. Bardzo nie tak.